Marcin Piasecki, wracałem rzecz o biznesie po przerwie, a w studio trzeci i niestety ostatni dzisiaj gość, pan Maciej Nowicki, szef projektu RODO w Banku Millennium. Dzień dobry. Dzień dobry. Zacznijmy od tego, od przypomnienia, co to jest RODO. Podejrzewam, że przedsiębiorcy, być może również, nazwijmy to osoby indywidualne, już powinny kojarzyć ten skrót, ale dla porządku przypomnijmy. Wiele osób wierzy, że już kojarzy, o czym mówimy, natomiast chodzi o rozporządzenie ogólne o ochronie danych osobowych, czyli regulację unijną, której celem jest dodanie, przywrócenie kontroli nad tym, co firmy robią z naszymi danymi osobowymi. Przywrócenie takiej kontroli każdemu człowiekowi, panu, mi, każdemu klientowi dowolnej firmy. Więc bezpośrednio obowiązujące, niezależnie od tego, jak dany kraj ureguluje to w przepisach krajowych, rozporządzenie unijne musimy wziąć i zaimplementować w naszych firmach. Tak, implementujemy, ale od kiedy zacznie to obowiązywać? Już od 25 maja tego roku, więc termin nadciąga, jak jest już bardzo blisko. Wiedzieliśmy o tym już od prawie 2 lat, więc w większości firm wierzę, że prace są zaawansowane, a dla klienta będzie to widoczne od 25 maja. I o ile jestem w stanie wyobrazić sobie korzyści dla klientów, czyli no ta pełna kontrola nad danymi osobowymi, których jak rozumiem, no w największym skrócie mówiąc, będzie można użyć tylko do konkretnego celu. Żadna firma, żadne przedsiębiorstwo nie będzie mogła sobie tych danymi jakoś obracać, a broń Boże gdzieś na przykład odsprzedawać. No dobrze, ale dla klienta to korzyść wygląda na dosyć ewidentną, a dla państwa, na przykład dla banku, to musi być jakiś koszmar, gdyż musi się wprowadzić no bardzo ścisłe reguły kontrolne. Tak mi się przynajmniej wydaje. Jest trochę tak. Natomiast oczywiście jest ten duży wysiłek organizacyjny, który możemy nazwać koszmarem. My jesteśmy do tego przyzwyczajeni. Pewnie niestety jesteśmy do tego przyzwyczajeni, ponieważ takich regulacji mamy bardzo dużo każdego roku. A poza tym też banki, akurat ten sektor chronił te dane, tak? Chyba a dosyć z drugiej strony tak, my jesteśmy naprawdę bezpieczni, my jesteśmy bardzo świadomi tego, że mamy te dane, przetwarzanie tych danych to jest nasz podstawowy biznes i my to chroniliśmy, tak? Natomiast ciągle widzę tutaj pewne korzyści dla nas. RODO wymaga od nas, żebyśmy bardzo jasno komunikowali pewne rzeczy i to idzie ręka w rękę z tym, co do tej pory robiliśmy. Nasz język do klienta jest już dopasowany do właśnie odbiorcy, tak? Mówimy prosto, mówimy w miarę codziennym językiem, unikamy długich zapisów na 4 strony językiem, którego nikt nie rozumie. RODO mówi, masz to przedstawić tak, żeby ten klient zrozumiał. I my to robimy od bardzo dawna, RODO nam znowu ręka w rękę z nami każe to robić jeszcze bardziej. I myślę, że to będzie miało bardzo fajny efekt tego, że klienci jeszcze bezpieczniej poczują się w tej relacji z bankiem. Tak? Bank to jest zaufanie i im bardziej klient będzie czuł się bezpiecznie z nami, to dla nas jest tylko lepiej. Więc widzę tutaj też jakieś takie pozytywne strony tego, że te RODO dalszy pewne rzeczy każe nam wdrażać. No tak, ale wyobraźmy sobie sytuację taką, że jestem klientem banku i postanowiłem sobie założyć konto u państwa. Konto takie no zwykłe, żeby tam wpływała jakaś gotówka. To żeby, dobry pomysł. Tak, i nie wiem, jakąś kartę sobie dobiorę, będę wypłacał te pieniądze. No normalne, zupełnie typowe sprawy. No dobrze, no ale państwo obserwujecie zachowanie takiego klienta i na zasadzie też budowania jego profilu, no stwierdzacie, że tutaj temu Piaseckiemu to może by się naprawdę przydał kredyt, tak? No bo ma jakieś takie, no wyczyszcza to konto do zera od czasu do czasu, może jakiś kredyt w rachunku i tak dalej. No dobrze, ale ja się zgodziłem, oferując państwu moje dane osobowe na konto i na kartę na przykład. Czy możecie mi zaproponować kredyt w takiej sytuacji? Rzeczywiście tak. I dotknął pan tutaj 2 rzeczy. Jedno to jest profilowanie i RODO mówi o profilowaniu, że rzeczywiście możemy to robić, dopóki pan nie złoży sprzeciwu. Pan jako świadomy konsument może powiedzieć, nie chcę, żeby bank mi dodatkowo oferował kredyt, bądź w ogóle mnie profilował pod kątem marketingowym. I tak jak pan zauważył, bank to zrobi rozumiejąc pana potrzebę, więc to nie jest w pana interesie, żeby złożyć taki sprzeciw, natomiast dopóki pan go nie złoży, bank może to robić. Poruszył pan też 2 aspektu działalności marketingowej, czy my możemy w ogóle zaoferować panu takie coś. I znowu, tak, to się mieści w relacji tego, co bank ze swoim klientem robi. Oferowanie kredytów to jest podstawowa rzecz, którą robimy oprócz prowadzenia tego konta. Więc myślę, że tutaj RODO znowu
tylko potwierdza to, że klient przychodzący do banku, zakładający konto, ma uzasadnione oczekiwanie, że w pewnym momencie może mieć uzasadnione oczekiwanie, że dostanie też ofertę kredytu i prawdopodobnie jest to jak najbardziej w jego interesie. Z drugiej strony też to profilowanie oznacza, że nie dostanie tej oferty kredytu, jeśli naprawdę go nie potrzebuje i będzie miał spokój i dostanie odpowiednie rzeczy tylko w tych momentach, kiedy może ich potrzebować. Proszę mi powiedzieć, na ile sektor bankowy w Pana ocenie jest przygotowany do właśnie wejścia w życie tych przepisów? No i na ile, już mówiąc szerzej, są przygotowane w ogóle polskie firmy? Zaczynając od polskich firm, to myślę, że im mniejsza firma, im bardziej skupiona na trudnym swoim biznesie, tym pewnie ma trudniej w dostosowaniu się do RODO i pewnie w związku z tym ma jeszcze więcej do zrobienia, ponieważ bezpieczeństwo kosztuje. Natomiast jeśli mówimy o bankach, banki to są duże organizacje, bardzo silnie uregulowane. My świetnie rozumiemy, jakie regulacje nas dotyczą, więc banki w tej chwili dostosowują się do RODO. 25 maja jest dla nas datą odniesienia i na 25 maja będziemy gotowi. Po 25 maja, z mojego punktu widzenia, będziemy pewnie optymalizować nasze procesy związane z RODO, dalej je automatyzować. Natomiast każdy klient będzie już widział to po 25 maja, że ma to gotowe. A proszę mi powiedzieć, czy ponosicie wysokie koszty związane z wprowadzeniem RODO? Nie wiem, jakieś zmian w systemach informatycznych i tak dalej? To jest projekt, który ma dla nas, wiąże się dla nas naprawdę z dużym wysiłkiem, tak? I te koszty, ja nie chcę rzucać żadnych kwot, natomiast jest to kilkadziesiąt osób zaangażowanych przez wiele miesięcy po to, żeby odpowiednio to poukładać. I co ci ludzie, jeśli mielibyśmy sobie wyobrazić, to proszę sobie wyobrazić bank jako taki safe z danymi, elektroniczny safe z danymi. Więc z jednej strony musimy zapewnić, że przejrzeć te reguły, kto ma dostęp do tego safe'u i w jakich celach, stworzyć nową funkcję inspektora ochrony danych osobowych, który będzie regulował ten dostęp, stworzyć procesy. RODO będzie sprawiało, że każdy z klientów może przyjść i zapytać, jakie dane na mój temat przetwarzacie. Powiedzieć, proszę zmieńcie te dane, bo one są błędne. Przenieście je do innego administratora, bądź je usuńcie. My musimy mieć sprawne procesy, żeby to wykonać. Żeby mieć sprawne procesy, proszę sobie wyobrazić znowu ten safe i tam leżą dane na różnych półeczkach. I teraz, jeśli musimy klientowi odpowiedzieć, często oznacza to, że te dane musimy poprzekładać z jednych półeczek na drugie półeczki. I to jest ogromne wyzwanie od strony informatycznej. Tak, przeorganizowanie struktury danych, bądź dorobienie dodatkowej aplikacji z mapowaniem tego wszystkiego, przekładaniem między półeczkami. Jest to duży wysiłek, ale jesteśmy na to dość dobrze przygotowani. To wróćmy do tej sytuacji, o której już rozmawialiśmy, czyli ja zakładam konto u Was w banku i robię to jeszcze na przykład w czerwcu, kiedy już RODO będzie obowiązywać w pełnym swoim zakresie. No dobrze, jak to będzie wyglądało? To znaczy, czy będzie, jak pan sądzi, czy to będzie rzeczywiście jakiś element istotny tej transakcji, którą zawieram z państwem, jako z bankiem poprzez otwarcie konta, czy to będzie jeden z takich elementów, takiej papierologii, to tak czy inaczej dostaje się stertę papierów, trzeba wypełniać jakieś zgody podyktowane najróżniejszymi rzeczami, no i gdzieś tam znajdzie się kilka stron dotyczących RODO, nikt nie będzie na to specjalnie zwracał uwagi. Jak to będzie? RODO nawet narzuca na nas to, żeby to nie utrudniało dostarczenia usługi. Więc na co dzień myślę, że to będzie coś dość przezroczystego dla klienta. Pewnie kilka dodatkowych zapisów. Natomiast będzie to na pewno bardzo ważne w momencie, kiedy klient będzie zainteresowany konkretnym działaniem. Na przykład mam błędne dane dotyczące mojej historii kredytowej, które bank pozyskał z jakiegoś źródła. Co się zdarza? Przyznajmy, że to się potrafi zdarzyć. To się nawet może zdecydowanie zdarzyć, bo bank pozyskuje z pewnego źródła, ale te dane gdzieś przepływają przez kilku pośredników. Więc to jest ważne uprawnienie, żeby klient mógł przyjść i powiedzieć, tak, proszę tutaj skorygować te dane i dopóki bank nie zweryfikuje poprawności tych danych, nie będzie mógł ich używać. Więc na co dzień to dla klientów będzie bardzo przezroczyste. Natomiast w sytuacjach szczególnych to będzie dodatkowe uprawnienie, z którego klient będzie mógł sprawnie skorzystać. Do tej pory klienci też z podobnych uprawnień korzystają, natomiast naprawdę to będzie sprawnie przeprowadzone, skatalogowane.
A proszę mi powiedzieć, co będzie się, jak pan przewiduje, co się będzie działo po tym 25 maja, tak? 25 maja. Czego się spodziewacie? Nie wiem, jakiś, może ktoś na przykład dla sportu będzie próbował jakieś dane próbować wykraść, na jakiś cyberprzestępca na przykład. Co o tym wszystkim myślicie? Ja myślę, że to nie będzie game changer dla banków. Co więcej, z punktu widzenia cyberprzestępców, to już teraz jest wystarczająco trudno okraść banki, żeby to się praktycznie nie opłacało zrobić. Oczywiście jesteśmy atrakcyjnym celem pod kątem ekonomicznym tego, co można by teoretycznie ugrać, ale z drugiej strony jesteśmy na tyle bezpieczni, nasi klienci są na tyle bezpieczni, że przestępcy znajdują inne łatwiejsze ofiary, żeby je zaatakować, bo naprawdę to nakłady, które trzeba ponieść, żeby cokolwiek próbować zrobić złego bankowi, są ogromne. Więc nie sądzę, żeby to był game changer. Natomiast, tak jak mówię, przed 25 maja jest to duży wysiłek organizacyjny dla banku, ale też na końcu korzyść dla klienta. No tak, i jak pan wspomniał, instytucje finansowe mogą należeć do tych najlepiej przygotowanych do wprowadzania całej operacji dotyczącej RODO. Dokładnie tak myślę. Im większy jest sektor, bardziej uregulowany, tym będzie lepiej przygotowany do RODO. Bardzo dziękuję za rozmowę. Moim gościem był pan Maciej Nowicki, szef projektu RODO w Banku Millennium. No i drodzy państwo, to wszystko w dzisiejszej Rzeszy o Biznesie. Wszystko oprócz tradycyjnych zaproszeń. A zapraszam państwa na godzinę 12 na program Prosto z Parkietu, przygotowany przez moich kolegów z Gazety Giełdy Inwestorów Parkiet. A o godzinie 13 Rzecz o Prawie, czyli program przygotowany przez moje koleżanki i kolegów z działu Prawa Rzeczpospolitej. Ja się nazywam Marcin Piasecki i zapraszam państwa na kolejne wydania Rzeczy o Biznesie.